No tutaj w środku, tak jak mówiłem, szału nie ma. Zrobiłem tyle, ile się dało, ale tutaj tą powierzchnię, w którym jest głośnik, to na pewno... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Co będziemy robić? No to wiadomo, tytuł filmu mówi wszystko. Chodzi tutaj nam o tego pana. Mam zamiar go właśnie dzisiaj wygłuszyć, czyli w sumie okleić troszeczkę na zewnątrz i troszeczkę w środku, bo z tego, co tam się gdzieś dowiadywałem, widziałem, to podobno daje to jakieś efekty. Ten subwoofer gra lepiej, jeśli jest oklejony, wygłuszony. Zresztą, no, chyba to wiadomo, on jest cały z plastiku, także ten dźwięk, no, gra to dobrze, ale jest troszeczkę po prostu plastikowe, no zresztą no, słyszycie sami, nie? Także no, postanowiłem, że spróbuję go wygłuszyć i zobaczymy, czy da to jakieś efekty. Na zewnątrz nie jest za wesoło, jeśli chodzi o temperaturę, także wykręcę sobie go tutaj z auta i zabiorę go do haciendy i tam sobie na spokojnie będę z nim działał w ciepełku. A żeby go wykręcić, to tutaj dużej filozofii nie ma. Troszeczkę mam tutaj bałagan w bagażniku, jak zawsze. Oczywiście pozbyłem już się koła zapasowego do jazdówki. I musimy wykręcić tylko trzy śruby. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj, trzecia jest tutaj na dole. I później odczepiamy, a właściwie może na początku odczepiamy sobie wtyczkę. Dajemy ją gdzieś tutaj na bok. No i zabieramy się za odkręcanie. Kluczyk 10. No i odkręcamy wszystkie trzy śruby i później będziemy próbować go stąd wydostać, ale myślę, że chyba wyjdzie bez problemu. Jest tutaj dosyć sporo miejsca, także nie powinniśmy mieć tutaj za dużych problemów, żeby to wyciągnąć. No ale dobra, odkręcam te śruby, nie będę was tutaj zanudzał. Jest troszkę mały problem, żeby go wydostać, ale wystarczy właśnie tutaj najpierw tą stroną odjechać i tutaj ją wtedy wam wyjdzie do góry. Także możemy go już śmiało wyciągać. No i mamy bohatera naszego odcinka przed sobą. Tutaj z tego, co widzę, tak w porównaniu do A4, no to tutaj ten głośnik jest solidny. Myślę, że około 20 cm. Ten głośnik ma, także teoretycznie jest mocniejszy i powinien grać lepiej niż w A4. No i gra, to, bo to przecież mam już to auto kilka miesięcy, no to zdążyłem odczuć różnicę. No ale właśnie spróbujemy sobie to okleić takimi matami i zobaczymy, czy coś, ten dźwięk nam się jeszcze polepszy. No mówię, teoretycznie powinien, bo słyszycie, jak ten subwoofer puka. No nic, no zabieram się za oklejanie. No tutaj chyba nie muszę wam mówić, co i jak robić. No kroimy sobie po prostu matę na kawałki i oklejamy cały ten subwoofer. Tutaj jedynie co by warto było zachować. O, jest ta naklejka, na której tutaj mamy wszystkie dane naszego auta. Także jeżeli chcecie to zachować, to dobrze zerwać, ale chyba to nie jest takie proste, raczej nie pójdzie. Także będzie zaklejona. No to sobie zrobić zdjęcie na pamiątkę i zostawić. Także zabieram się za oklejanie. No i zobaczcie, już częściowo okleiłem, oczywiście to jeszcze nie jest koniec, ale już można zobaczyć różnicę, już nie czuć takiego plastiku, tylko bardziej taki, nie wiem, twardy dźwięk, czy jak to nazwać. W każdym razie dźwięk jest dużo inny już po samym oklejeniu tutaj z zewnątrz, a jeszcze mam zamiar też zrobić to w środku. No ale dobra, kończę to wszystko, co tutaj zacząłem, jeszcze takie te małe kawałki mi zostały i będziemy działać dalej. No i mam tutaj już mniej więcej to wszystko powyklejane. Tutaj też uwaga, nie zaklejajcie tej dziury, bo tu jest tak zwany bass reflex chyba, o ile się nie mylę. Także tutaj już całość mam poobklejaną. No i teraz chcę jeszcze mu coś dołożyć do środka. No a żeby to zrobić, no to musimy wyciągnąć głośnik. A żeby wyciągnąć głośnik, to musimy odkręcić tutaj 6 chyba tak śrubek dookoła na Torx. I wyciągniemy sobie wtedy głośnik i będziemy mogli jeszcze wygłuszyć w środku. Ale w środku nie będę wygłuszał tym samym co tutaj, tylko będę wygłuszał pianką. Tak,
Także wykręcamy głośnik. Sam głośnik z zewnątrz wygląda dużo lepiej niż ten właśnie z A4, ale z tyłu tutaj za dużego magnesu widzę, że on nie ma. No ale nie o głośniku tutaj mowa, tylko o wygłuszeniu. I tutaj też patrzę, że za dużo, szczerze mówiąc, nie wygłuszymy, bo no nie ma tam jak włożyć ręki. No wiadomo, no to wygłuszę tylko tyle, co mogę, czyli gdzieś tutaj. No i tam spróbuję jak najwięcej przykleić pianki, tak? Bo będę wyklejał taką pianką, jak wygłuszałem drzwi. No, będę się starał to zrobić na tyle, ile się uda. No na pewno się nie uda całości, bo mówię, no nie ma opcji takiej, żeby całość tutaj wykleić, bo po prostu nie włożymy ręki. Także wyklejam tutaj tyle, ile mogę. No tutaj w środku, tak jak mówiłem, szału nie ma. Zrobiłem tyle, ile się dało, ale tutaj tą powierzchnię, w którym jest głośnik, to na pewno wygłuszyłem dokładnie. Tam dalej już niestety nie mogłem dojść, także zostawiam tak, jak jest. No dobra, no to teraz możemy złożyć wszystko z powrotem, przykręcić głośnik i montować nasz sprzęt w aucie. Powiem Wam szczerze, że ciężko było go teraz trochę włożyć, bo zrobił się nieco grubszy mimo wszystko i ciężko było go wcisnąć, ale wszedł, jak widać. No mam nadzieję teraz jeszcze, że koło mi tutaj się zmieści, nie będzie też o nic wadziło. No koło weszło bez żadnych problemów, także jedynie co to przy montażu troszeczkę ciasno, a tak poza tym jest ok. No i chyba to by było tyle, jeśli chodzi o wygłuszenie tego subwoofera. Najważniejsza sprawa, pewnie jesteście ciekawi, czy coś to dało. Powiem szczerze tak, no słuchając na ucho nie jesteśmy w stanie za wiele powiedzieć, czy jest lepiej, czy nie jest lepiej. Aczkolwiek no wydaje mi się, że jest mimo wszystko, bo pewnie wiecie, może nie wiecie, ja mam akurat dwa subwoofery. Jeden ten oryginał, który właśnie wygłuszaliśmy i jeszcze mam dokładany dodatkowy, aktywny. No ale oczywiście na potrzeby odsłuchu tamten drugi odłączyłem. No i na ucho wydaje mi się, że jest lepiej, no ale mówię, no mierzenie uchem to tak każdy ma różne uszy, także ciężko cokolwiek powiedzieć. W każdym razie, no jeżeli ktoś chce takie coś spróbować, to będziecie wiedzieć jak. Wydaje mi się, że warto. Jak widzicie, to jest dosyć prosta czynność, także no myślę, że bez problemu każdy sobie z tym poradzi. No i chyba tym optymistycznym akcentem też ten film powoli będziemy kończyć. Ja oczywiście jak zawsze Wam podziękuję za to, że obejrzeliście do końca. No i też zaproszę Was na swój kanał, gdzie macie dużo więcej tego typu filmów, poradników, tutoriali i tym podobnych. Także zapraszam. Zapraszam też na grupę na Facebook A6C7klub.pl, no i na Instagram. A my widzimy się już w jakimś kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!